poopowiadać o trochę innych tematach niż słuchaliśmy do tej pory. Chcielibyśmy dzisiaj podzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie projektów czy wykorzystania sztucznej inteligencji w poprawie efektywności energetycznej. Do tej pory, w tych trzech poprzednich webinarach, słuchaliśmy o konkretnych funkcjach w nowej wersji oprogramowania AVEVA w wersji 2023. Dzisiaj chcielibyśmy pójść w odrobinę innym kierunku i poopowiadać właśnie o tym, jak można wykorzystać zaawansowane narzędzia, zaawansowane algorytmy, w tym na przykład sztucznej inteligencji, do tego, żeby poprawiać tą efektywność energetyczną, no bo jak wiadomo, i myślę, że tutaj nikomu nie trzeba o tym przypominać, kwestia kosztów energii jest tematem ostatnio coraz gorętszym. I o tym właśnie chcielibyśmy dzisiaj poopowiadać. Z takich spraw organizacyjnych odrobinkę prosiłbym o informację, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. To nam bardzo ułatwi. Jeśli oczywiście mielibyście Państwo jakieś pytania w trakcie naszej prezentacji, to zachęcamy do zadawania pytań na czacie. Na końcu będziemy mieli krótki slot pytań-odpowiedzi, gdzie postaramy się na te kwestie odpowiedzieć. A jakby nam nie wystarczyło czasu, to też zbierzemy te odpowiedzi w jedną paczkę i dostaniecie je Państwo po wydarzeniu na maila. Także to z takich rzeczy bardziej organizacyjnych. Z naszego studia w Krakowie meldują się Bartłomiej Herda. Witam serdecznie. I Mateusz Zajkowski. Dziękujemy i zapraszamy. Także na sam początek można sobie zadać pytanie, może tak dla przypomnienia, w ogóle dlaczego warto jakby tematem efektywności energetycznej się zajmować. Być może niektórzy z Państwa gdzieś tam nie śledzili tego, co dzieje się na rynku energii. Natomiast w tej chwili tutaj widzimy na wykresie to właśnie, jak wygląda cena energii na towarowej giełdzie energii w ostatnich latach. No i to, co tutaj w zasadzie ostatnich dwóch latach się dzieje, no tak jak widać, to jest istny roller coaster, tak? I jakby nawet nie ze względu na te wartości cen energii warto tutaj pochylać się nad tematem poprawy efektywności energetycznej, ale chociażby ze względu na tą zmienność ogromną, którą widzimy. No i tutaj warto szukać wszelkich sposobów na to, żeby takie inicjatywy podejmować, które będą nam pomagać w poprawie tej efektywności, co przełoży się oczywiście na niższe koszty, niższą zależność od zewnętrznych uwarunkowań i pomoże po prostu niejednokrotnie przetrwać ten trudny czas, który niewątpliwie mamy przed sobą i już w trakcie niego jesteśmy. No i dzisiaj chcielibyśmy poopowiadać właśnie, w jaki sposób można działać z inicjatywami, z projektami, wykorzystując sztuczną inteligencję do tego, żeby móc się obronić przed tym, co właśnie tutaj widzimy na tym wykresie. Natomiast na samym początku mielibyśmy takie pytanie w sumie do Państwa o podzielenie się może swoimi doświadczeniami, tak, bo będziemy mówić tutaj trochę o sztucznej inteligencji. Jakby Państwo byli chętni się podzielić tym, jakie ciekawe zastosowania, czy ciekawe, robiące bardzo duże wrażenie wykorzystanie AI się spotkaliście, no bardzo bym prosił tutaj o komentarz. Chętnie się dowiemy, z czym ludzie mają do czynienia na co dzień, bo też siedzimy gdzieś tam w swoich własnych bańkach informacyjnych, a też warto się powymieniać takimi informacjami. Chętnie się dowiemy. Natomiast, żeby nie zaczynać od zera, no to z naszej strony też chętnie podzielimy się tym, co z naszego punktu widzenia jest ciekawe i warte zainteresowania. To jak Mateusz wspominał, właśnie oprócz tego, że ta sztuczna inteligencja jest wokół nas, no to ona gdzieś dociera do nas także takimi kanałami, o których sobie często nawet nie zdajemy często sprawy. To, co w ostatnim czasie robi na nas chyba największe wrażenie, to jest to, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana powszechnie, na przykład do generowania różnego rodzaju treści. Od obrazów, przez wideo, po muzykę, aż po tekst. I jeden z takich przykładów algorytmów, które zrobiły na nas wrażenie, jest na pewno są algorytmy, które generują obrazy z tekstu. I tutaj na tym slajdzie widzimy przykład obrazu, który wygrał w konkursie z prawdziwymi artystami. Jest to obraz wygenerowany w 100% przez algorytmy sztucznej inteligencji i został on wygenerowany z tekstu, czyli ktoś opisał, co na tym obrazie ma się znaleźć, a algorytm sztucznej inteligencji, w tym wypadku był to Midjourney, wygenerował taki obraz, który został najwyżej oceniony i po prostu wygrał cały konkurs. Robi to wrażenie,
ale jak zobaczyliśmy, że po wpisaniu do podobnych algorytmów, w tym wypadku Imagine Video, tekstu, że potrzebujemy mieć obraz wideo misia, który myje naczynia, no jak zobaczyliśmy, jak algorytm wygenerował film, totalnie nie wiedząc de facto, jak go skonstruować, wiedział tylko, jaki jest tekst, no to zrobiło to na nas na pewno ogromne wrażenie, bo też jakość, wydaje mi się, że w kolejnych latach, miesiącach już nawet, będzie coraz lepsza takich materiałów, no i przyszłość tego naprawdę no, robi ogromne wrażenie. Z ostatnich też takich nowości, które nas tutaj ciekawiły, to jest też to, że przykładowo Intel wyprodukował taki algorytm, który ma za zadanie weryfikować, czy na wideo pojawiają się prawdziwe osoby. Pewnie może Państwo słyszeli, że są takie algorytmy, jak na przykład deepfake, który jest w stanie na filmie podmienić twarz. Był stosowany na przykład przez królowę brytyjską, która w ostatnich czy przedostatnich życzeniach noworocznych właśnie wystąpiła w postaci podmienionej osoby jako właśnie ten deepfake queen. To, na co wpadł Intel, to wykorzystał algorytm, który analizuje bardzo drobne mikro zmiany koloru twarzy, właśnie takiego czerwienienia, i podbija tą częstotliwość koloru czerwonego tak mocno, że jest w stanie po pierwsze określić puls danej osoby na obrazie, no a po drugie właśnie w tym algorytmie, który tutaj zaproponował, jest w stanie wykryć, czy właśnie twarz została podmieniona, czy też nie. Bo jeżeli widać na danym filmie zmianę koloru twarzy i de facto można z niego odczytać puls, to znaczy, że to jest prawdziwa osoba, a w aktualnych czasach właśnie deepfake nie obsługuje jeszcze tych mikroruchów twarzy, właśnie tej zmiany koloru. Natomiast to jest troszeczkę tak się też uśmiechaliśmy, jak rozmawialiśmy o tym tutaj w zespole, to jest też trochę tak jak z osobami, które tworzą wirusy komputerowe i antywirusami, czyli jak jedni rozwiążą coś, to drudzy wpadną na inny pomysł, który coś zmieni i tamci drudzy będą musieli znowu gonić. Tak w tym przypadku pewnie za jakiś czas, za moment już pojawią się algorytmy typu deepfake, które także obsługują puls, czyli właśnie zmianę koloru czerwonego twarzy. To jest właśnie tak jako ciekawostka. I dlaczego o tym mówimy? No bo sztuczna inteligencja jest takim obszarem, gdzie każdy się chyba spotkał z tym, że wchodzimy, na przykład mamy jakąś trudność, jakieś wyzwania, i to, co się pojawia, to jest to, że pewnie AI sobie z tym poradzi. I bardzo często spotykamy się z tym, że przychodzą do nas różne osoby i mówią, że właśnie chcą wdrażać sztuczną inteligencję. Zróbmy to w moim przedsiębiorstwie, zróbmy to w mojej firmie, wdrożmy sztuczną inteligencję. I zawsze wracamy do początku, czyli nie traktujemy sztucznej inteligencji jako narzędzie do wszystkiego, tylko to, co robimy, to pytamy właśnie o to, jaka jest potrzeba biznesowa. To jest najważniejsza rzecz w projektach, w których wykorzystywane są algorytmy sztucznej inteligencji, bo znając potrzebę biznesową, można dobrać takie rozwiązania, które faktycznie przełoży się na realne oszczędności, na przykład tak jak w przypadku efektywności energetycznej. I oczywiście sztuczna inteligencja jest jedną z możliwości, natomiast tak jak pokażemy w tej prezentacji, tych warunków do tego, żeby zrealizować taki projekt jest więcej, właśnie o nich dzisiaj opowiemy, a potrzeba biznesowa jest takim pierwszym warunkiem sukcesu, czyli zapytanie o tą potrzebę biznesową, dopytanie, co jest na końcu. Bo jak się dopytamy, to nagle się okaże, że na przykład ceny energii rosną, tak jak Mateusz pokazywał na początku, rosną bardzo drastycznie do góry. I chcielibyśmy na przykład płacić mniej za energię, czy w innych obszarach, jak na przykład produkujemy jakiś towar i widzimy, że chcielibyśmy skontrolować, zmierzyć jakość produktu. No i wtedy możemy wybrać konkretny algorytm do tego, żeby takie coś móc zrealizować i wykonać. Więc to jest taki pierwszy z tych elementów. I w Astorze właśnie wspólnie z zespołem AI i naszą siecią partnerów zarówno automatyki, jak i właśnie specjalistów od algorytmów sztucznej inteligencji, budujemy koncepcję projektów AI w przemyśle. I dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie w wspólnym takim zespole ekspertów na końcu zrealizować wspólnymi siłami właśnie projekt, w którym są wykorzystywane te algorytmy sztucznej inteligencji. A droga do tego jest długa, ma kilka elementów i opowiemy teraz o tym, jak to wygląda. Tak, droga jest długa, natomiast kluczowe jest to, o czym Bartek mówił, czyli
ten pierwszy krok potrzeba biznesowa, tak? Bo na projekty związane ze sztuczną inteligencją w różnych zastosowaniach, to na dobrą sprawę nie dotyczy tylko efektywności energetycznej, trzeba, czy warto patrzeć z punktu widzenia pewnego procesu, a nie jakiegoś jednostkowego wydarzenia, które się zadzieje i już będzie wszystko usłane różami. Tak? Tutaj dla mnie taką dość dobrą, wydaje się, analogią jest podejście do obniżania kosztów ogrzewania w domu jednorodzinnym. Tak? No, nie ma sensu montować pompy ciepła, jeżeli mamy niedocieplone ściany. Tak? A nie ma sensu montować rekuperacji ciepła, jeżeli na wentylacji, jeżeli jedną wentylacją mamy szpary w oknach. I podobnie jest w przypadku właśnie sztucznej inteligencji, która jest gdzieś na pewnym etapie dalszym takiego procesu, a po drodze my jesteśmy w stanie wykonać wiele różnych czynności, które już będą nam generować zwrot z inwestycji. Tak? Bo jeżeli sobie spojrzymy na taki proces, jak on może wyglądać, no to oczywiście na samym początku możemy, czy będziemy mieć albo jakieś urządzenie, które jest energochłonne, albo jakiś kawałek procesu, linii produkcyjnej. No i teraz takie urządzenie może sobie samopas działać, tak? Ono będzie działało bardzo dobrze, będzie działało efektywnie, natomiast nie bardzo mamy pole manewru pod kątem wpływania na pracę takiego urządzenia, no bo nie mamy na podstawie czego w zasadzie podejmować takich decyzji. Więc w tym pierwszym kroku to, co tu jest istotne i co w zasadzie jest bazą do dalszego działania, to są po prostu dane, tak? Bo na podstawie danych zbieranych w bazie można podejmować już decyzje albo nawet ręcznie wykrywać pewne rzeczy, które można wyeliminować, pewne oczywiste straty, ale też później w dalszym etapie można działać pod kątem właśnie już zautomatyzowanej analizy po to, żeby wdrażać algorytmy sztucznej inteligencji. Czyli co, jak mamy dane, no to już możemy jechać sobie to już możemy jechać do sztucznej inteligencji, tak, i do algorytmów, tak? Też jest to do zastanowienia się, bo często właśnie jest tak, że mając jakieś dane, jest tendencja do tego, żeby rzucać się od razu we wdrażanie algorytmów. Natomiast warto sobie na tym etapie, jak już gromadzimy dane z jakichś procesów, zadać pytanie, czy przeprowadzić taką bardzo prostą analizę statystyczną tych danych, które mamy. Czy one w ogóle są dobre? Bo może się okazać tak, że po takiej analizie bardzo wstępnej wyjdzie, że na przykład czujniki, które te dane zbierają, już uległy awarii, nikt na to przez jakiś czas nie patrzył i w zasadzie te informacje są na ten moment bezużyteczne. Albo w ogóle nie mamy jakichś informacji kluczowych z punktu widzenia danego procesu i może nam to wyjść właśnie na poziomie takiej analizy czysto statystycznej, żeby wziąć wtedy te rzeczy na warsztat przez osobę, która ma doświadczenie właśnie w wyciąganiu kluczowych informacji z danych. Oczywiście będzie to mogła zrobić tylko i wyłącznie w konsultacji z kimś, kto zna ten proces. I to też o tym będziemy za chwilkę mówić. Ale już ta wstępna analiza danych, co też jest bardzo kluczowe, niejednokrotnie pozwala na wyciągnięcie bardzo konkretnych wniosków, na przykład pod kątem eliminowania prostych strat. Tak? Tutaj taki przykład mamy pod tym kątem, gdzie do jednego z klientów zainstalowaliśmy układ pomiarowy zużycia energii na przyłączu głównym. To sobie tam działało przez jakiś czas, no i później zrobiliśmy taką analizę, z której wynikło, że w ciągu nocy, kiedy w zasadzie w tym budynku nikogo nie było, bo tam było jakby praca tylko i wyłącznie na jedną zmianę, cały czas jedzie układ wentylacji na 100%, tak? I około 17% energii było zużywanych w nocy, kiedy nikogo nie było i w zasadzie mogłyby te wentylatory tam nie pracować. I do tego nie potrzeba sztucznej inteligencji. To można zrobić dużo prościej i dużo szybciej osiągnąć zwrot z inwestycji już na tym wcześniejszym etapie. To jest takie docieplenie ścian budynku. Jak to mamy, jak mamy przeanalizowane te informacje, mamy scenariusze biznesowe, w których wiemy, że możemy coś zdziałać albo mamy przeczucie, że możemy coś zdziałać, no możemy podjąć kolejny rzeczywiście krok, czyli już skończyły się nam oczywiste i proste sposoby na poprawę efektywności, no to jedziemy w dalsze, trochę bardziej zaawansowane czy wyrafinowane metody tego, żeby w dalszym kroku poprawiać tą efektywność. Natomiast to też nie jest koniec, bo najważniejsze też jest to, żeby ten system był używany, żeby był wykorzystywany, a to zapewne najłatwiej jest zrobić, prezentując wyniki jego pracy, to jak działa, jakie są jego efekty, wykorzystując wizualizację, która już w danym miejscu pracuje. Więc w ten sposób
można podejść właśnie do tego jako takiego całego procesu, gdzie na każdym z tych etapów można pewne oszczędności wygenerować, zwłaszcza jeżeli przyłożymy tutaj wajchę do tego, żeby tą analizę danych zrobić skrupulatnie, to jest w stanie dać bardzo ciekawe możliwości. Mówiąc o procesie, warto też wspomnieć o filarach, czyli na co zwracać uwagę jako fundamenty takiego procesu i co pojawia się w projektach, gdzie wykorzystywane są algorytmy sztucznej inteligencji. No bo nie ukrywajmy, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, szczególnie jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Z miesiąca na miesiąc tych algorytmów nam przybywa, robią coraz większe wrażenie i też pomagają coraz bardziej. I to nie tylko właśnie w firmach z sektora IT, ale też właśnie w przemyśle, w przedsiębiorstwach. Te ciekawe czasy objawiają się w różny sposób, bo z jednej strony na przykład widzimy samochody, które tam za oknem przejeżdżają i na przykład mają zamontowane kamery i systemy sztucznej inteligencji są w stanie powiedzieć, czy przewidzieć, czy dana osoba, która przechodzi obok samochodu, na przykład nie ma trasy, która wbiega wprost pod samochód, tak żeby na przykład samochód był w stanie zwolnić, czy też wykonać manewr wyprzedzania. Innym przykładem są reklamy i rynki marketingowe, gdzie wchodząc na dowolną stronę aktualnie internetową, w ułamku sekundy o nasze dane biją się gigantyczne rynki marketingowe, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na to, żeby idealnie nas sprofilować do reklamy, która jest wyświetlana i na końcu dostarczyć nam właśnie taką reklamę, która z dużym prawdopodobieństwem przyciągnie naszą uwagę. Jeszcze inną rzeczą jest to, że przykładowo jak kupujemy sobie coś na portalach na przykład takich sprzedażowych, kupujemy sobie na przykład nowy telefon i na końcu, kiedy już naciskamy przycisk kup teraz, pojawia tam się system rekomendacji, który podpowiada nam, że do tego telefonu przydałaby się na przykład jeszcze taka ściereczka, to jakby czyszczenie. Czyli systemy rekomendacji też bazują bardzo często na algorytmach sztucznej inteligencji i ich zadaniem jest to, żeby podpowiedzieć, co jeszcze do danego towaru, produktu można by było sobie dorzucić. I śmiejemy się właśnie z tego, że doszło już nawet do tego, że nawet kiedy budzimy się rano, jesteśmy głodni, wstajemy, idziemy do lodówki, otwieramy lodówkę, tam sztuczna inteligencja i to mógłby być żart, gdyby nie to, że faktycznie tak jest, bo są już takie lodówki, których samo urządzenie sprawdza, jakie produkty mamy w tej lodówce, a jakich nie mamy i na tej podstawie na przykład jest w stanie zamówić to, czego nam brakuje. Jako taki ciekawy przykład też tej sztucznej inteligencji, warto wydaje mi się wspomnieć o takich badaniach, które zrobiło Cambridge, które to miały za zadanie przeanalizować trochę tą platformę Facebook pod takim dość specyficznym kątem. To znaczy na portalu Facebook każdy z użytkowników może publikować pewnego rodzaju posty. Być może spotkaliśmy się już z tym, albo już sami publikowaliśmy jakieś posty na tej platformie. I pod każdym z takich postów to, co można zrobić, to można wyrazić swojego rodzaju emocje, czyli na przykład dawniej to były tylko lajki, czyli te takie okejki, kciuki w górę, natomiast po jakimś czasie tam oczywiście pojawiły się na przykład jakieś serduszka, wyrażanie radości czy też płaczu. I badania polegały na tym, żeby dowiedzieć się, ile reakcji naszych jako użytkowników portalu Facebook jest potrzebne pod danym postem, aby na przykład być żeby algorytm sztucznej inteligencji wiedział o nas więcej niż na przykład nasz kolega z pracy, albo żeby na przykład ten algorytm wiedział więcej o nas niż współlokator, albo mąż czy też żona. I badania oczywiście zaskoczyły, ponieważ okazało się, że wystarczy tylko 10 lajków, naszych lajków pod czyimiś postami, żeby algorytm sztucznej inteligencji dowiedział się o nas więcej niż nasz kolega z pracy. Robi to wrażenie. 70 lajków jest potrzebnych po to, żeby już wiedział o nas algorytm więcej niż nasz współlokator, z którym mieszkamy. 150, żeby wiedział więcej niż nasi rodzice, a 300, żeby wiedział więcej niż nasza żona czy też mąż. To pokazuje, że de facto te liczby nie są aż takie duże, tym bardziej, że średnia to jest około 12 lajków, więc można sobie bardzo szybko przeliczyć, ile czasu jest potrzebne, żeby ten algorytm się o nas dużo więcej dowiedział. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym, że właśnie ta technologia, która jest wokół nas i algorytmy sztucznej inteligencji mają przeróżne formy. I bardzo często algorytmy sztucznej inteligencji są kojarzone tylko i wyłącznie z sieciami neuronowymi. Czyli mówiąc sztuczna inteligencja, widzimy sieci neuronowe, widzimy neuronę, widzimy mózg. Natomiast w praktyce algorytmy sztucznej inteligencji działa się na
wiele, wiele obszarów i mają zastosowanie w równie wielu obszarach. To znaczy nie są to tylko sieci neuronowe, ale przykładowo drzewa decyzyjne, przykładowo maszyny wektorów nośnych, algorytmy genetyczne. Zastosowanie, które znajdziemy, to przykładowo tłumacz tekstu live, na przykład na platformie Teams, tak, które jest w stanie wykonać takie tłumaczenie w czasie rzeczywistym, ale też są tu różnego rodzaju, na przykład sterowanie robotów, żeby zoptymalizować ich zużycie energii, to jest jeden z przykładów, czy różnego rodzaju chatbot. Czyli ten landscape technologiczny jest naprawdę olbrzymi. I mówimy o tym dlatego, żeby właśnie pamiętać, że technologia jest narzędziem, które warto, o które oczywiście warto wiedzieć, natomiast trzeba też wiedzieć, jak to narzędzie wykorzystać. Podam taki bardzo prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w takim bardzo ciepłym pomieszczeniu, w którym mamy klimatyzator. I jak jest nam gorąco, to chcemy go sobie uruchomić, żeby trochę ochłodzić powietrze, a jak jest nam za zimno, to chcemy go wyłączyć. Takie standardowe podejście pewnie byłoby takie, że siedząc w tym pomieszczeniu mielibyśmy na stole pilot, którym sterowalibyśmy ten klimatyzator i w momencie, kiedy zrobiłoby nam się po prostu ciepło, to byśmy go wyłączyli, jakby nam się włączyli, jakby nam się zrobiło chłodno, to po prostu byśmy go wyłączyli. No i teraz pytanie, w jaki sposób moglibyśmy podejść do tego tematu, żeby trochę zautomatyzować ten proces. Oczywiście podejść może być wiele, bo jedno takie ekstremum może być takie, że okej, możemy na przykład zatrudnić nowego pracownika, który będzie ten pilot miał za nas, będzie miał na przykład przy sobie termometr taki analogowy i będzie sprawdzał, czy na przykład temperatura w pomieszczeniu nie wzrosła do jakiegoś stopnia i jeżeli tak, to on naciśnie wtedy przycisk. Myślę, że to jest pewnie jedna z metod optymalizacji, natomiast pewnie nie taka, jaką byśmy chcieli. Drugie ekstremum, które może się pojawić, to jest właśnie takie mocne ustawienie tego fokusu na to, żeby wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji, czyli na przykład zbudować system wizyjny, który będzie analizował na przykład z obrazu, ile osób jest w pomieszczeniu, na tej podstawie robił predykcję zużycia dwutlenku węgla na osobę, żeby później oszacować, jaka powinna być realna temperatura do tego, żeby włączyć ten klimatyzator, bądź też nie. Jest to oczywiście ekstremum i wątpię, żeby takie algorytmy w praktyce miały większy sens, natomiast to pokazuje, że są dwa kierunki, w jaki można oczywiście taki algorytm zrealizować. Natomiast w praktyce można na przykład zastosować algorytmy logiki rozmytej, które na przykład też są częścią tej dziedziny algorytmów sztucznej inteligencji, które po prostu działają na logice takie, jeżeli jest ciepło, to włącz klimatyzator, jak jest zimno, to go wyłącz. I nie dość, że w takim zastosowaniu można przenieść tą logikę, czyli przeskalować tą logikę na inne pomieszczenia w budynku, to dodatkowo dużo łatwiej jest to wytłumaczyć na przykład operatorom, w jaki sposób to działa, i też tym samym zwiększyć ich taki komfort, bezpieczeństwo w głowie pod kątem nowych technologii. To jest jeden z przykładów oczywiście. I patrząc jeszcze sobie na ten przykład z klimatyzatorem, to jest taka bardzo ciekawa analogia, bo tak obserwując z boku, pierwsze co by nam pewnie przyszło do głowy, w jaki sposób moglibyśmy zautomatyzować ten system, no to jest właśnie to, że moglibyśmy wykonać prostą automatyzację. Czyli jeżeli ktoś robił to na pilocie, to możemy podpiąć tutaj zamiast pilota na przykład sterownik, który będzie uruchamiał i wyłączał dany klimatyzator i dodatkowo jakiś czujnik temperatury, który powie nam, jaka jest aktualnie temperatura w tym pomieszczeniu. Jest to właśnie ten pierwszy poziom, czyli automatyzacji, czyli doing. To, co wtedy robimy, no to jest to, że właśnie zastępujemy taką manualną pracę na właśnie automatyczną, powtarzalną. Wchodząc w głąb, pojawia się właśnie ten obszar sztucznej inteligencji, czyli obszar, w którym właśnie zadania, które do tej pory były wykonywane przez ludzi, są wykonywane przez maszyny. W tym obszarze właśnie na przykład algorytmy logiki rozmytej mogłyby się nadać idealnie, jako taki przykład, czyli już mamy powiedzmy taką troszeczkę większą decyzyjność pod kątem algorytmu. Poziom niżej jest uczenie maszynowe. Jest to taki obszar, który szczególnie w przemyśle ma olbrzymie znaczenie, bo w świecie troszeczkę może być to trudniejsze. Już zaraz wytłumaczę dlaczego. W uczeniu maszynowym cała logika polega na tym, że bazując na tym, że wiemy, co wchodzi
jest na wejściu, czy jakie sygnały są wejściowe, tak jak na przykład w przypadku klimatyzatora, na przykład temperatura wiemy, że wchodzi. Wiemy, że na przykład może wejść, nie wiem, zużycie energii, jeżeli mówimy o efektywności energetycznej i mamy zebrane takie dane, a w przemyśle wykorzystujemy bazy takie jak na przykład Aveva Historian do tego, żeby zapisywać, zapamiętywać te zmienne w czasie i mieć historię na przykład 10-letnią takiego, zmiany takich parametrów, to bardzo dobrze wiemy, co jest na wejściu. Bardzo często wiemy też, co jest na wyjściu. Czyli na przykład wiemy, że jeżeli była temperatura przez lata w pomieszczeniu na przykład 20 stopni, to pracownicy w tym czasie uruchamiali klimatyzator, bo mamy na przykład zmienną, która pokazuje, że w tym dokładnie konkretnym punkcie w czasie klimatyzator był włączony. Więc algorytmy uczenia maszynowego pozwalają na podstawie wejść, które znamy i wyjść, które znamy, zbudować środek, którego nie znamy. I te algorytmy pozwalają zbudować właśnie to, żeby powstał taki troszeczkę black box do tego, żeby z wejść, które wchodzą, dawać właśnie wyjście, które przewidujemy. To są algorytmy uczenia maszynowego. Wspomniałem o tym, że w przemyśle jest to szczególnie ważny obszar, bo właśnie w przemyśle mamy ogrom czujników, mamy ogrom danych w bazach do tego celu dedykowanych, a na świecie, na przykład w środowiskach naukowych, bardzo często trudno jest uzyskać dane, szczególnie właśnie w obszarze takim przemysłowym, ale nie tylko, bo dotyczy to na przykład też medycyny. I często jest to dużym wyzwaniem i jest to związane z wieloma rzeczami, czyli na przykład tym, że nie każdy też chce upubliczniać swoje zdjęcia na przykład medyczne do dalszej analizy na takich uczelniach. W przemyśle jest to wszystko w bazach lokalnych czy danych przedsiębiorstwach i można po prostu z tego korzystać. I to jest to, co Mateusz też mówił, tylko bardzo często odkładamy te dane i w ogóle ich nie analizujemy, ale to jest też inny temat. No i na samym dole mam ten deep learning, bardzo często też o nim jest w świecie mediów mowa. To są algorytmy, które są takim właśnie podzbiorem uczenia maszynowego. Różnica pomiędzy uczeniem maszynowym a tym głębokim uczeniem maszynowym w dużym uproszczeniu jest taka, że o ile na tym poziomie takim bardziej ogólnym, czy tego uczenia maszynowego, wyborem cech zajmuje się twórca algorytmu, czyli osoba, która wie na przykład, jak z twarzy wybrać miejsca, które wpływają na wiek danej osoby, żeby zbudować algorytm predykcji wieku danej osoby na podstawie zdjęcia, a algorytmy deep learningowe przekładają to wyciąganie cech z twórcy algorytmu już na sam algorytm, czyli to algorytm szuka, które to miejsca na tej twarzy na przykład wpływają na wiek. I może się tam okazać, że na przykład okolice nosa też mają taki wpływ, czego operator, czyli właśnie ten, czy twórca algorytmu nie zauważył, tak? Czy nie sklasyfikował tego wcześniej. I to właśnie pokazuje, w jaki sposób też te algorytmy mogą być dobierane później w takiej warstwie produkcyjnej. I mówiąc jeszcze o tym uczeniu maszynowym, warto też wspomnieć o tym, jakie się mogą pojawić scenariusze pod kątem tych danych. Bo oczywiście nie zawsze jest tak, że mamy komplet danych na wejściu i komplet danych na wyjściu. I co wtedy? Co możemy zrobić? I czy algorytmy sztucznej inteligencji mogą nam tutaj jakoś pomóc? Okazuje się, że mogą pomóc, bo w przypadku uczenia maszynowego są tutaj takie trzy główne obszary, które warto zapamiętać. To znaczy, jeżeli wiemy, co jest na wejściu, czyli wiemy, jakie są sygnały wejściowe, tak jak w tym przykładzie, na przykład temperatura na wejściu, a na wyjściu informacja, czy klimatyzator był włączony, czy też nie, to możemy wykorzystać algorytmy z nadzorem. Czyli wiemy, co jest na wejściu, wiemy, co jest na wyjściu, możemy zbudować środek. Natomiast jeżeli tak nie jest, czyli wiemy, co jest na wejściu, ale my nie wiemy, co mamy na wyjściu, czyli nie wiemy, co my chcemy otrzymać. Czyli przykładowo mamy listę, nie wiem, sprzedaży na przykład jakiegoś produktu. I nie wiemy, na przykład chcielibyśmy zrobić klasteryzację, czyli dowiedzieć się, jakie są segmenty osób, które na przykład są odbiorcami takich produktów, no to możemy wykorzystać algorytmy klasteryzacji, które zbudują nam klastry z tych danych, same w sobie nie będą w stanie opisać, czym te klastry są, natomiast analiza człowieka już tak, czyli ktoś, kto przy tym usiądzie, będzie mógł zobaczyć, że są takie i takie klastry danych. Algorytm nie wie, co one oznaczają, natomiast człowiek już mógł źle zinterpretować. I trzecim obszarem jest reinforcement learning, czyli sytuacja, w której wiemy, co chcemy uzyskać na końcu, ale my danych nie mamy jeszcze. I to jest przykład, powiedzmy, taki bliski może temu bliźniakowi cyfrowemu, czyli tworzony jest w algorytmie opis środowiska, najbardziej wiarygodny, na ile jest to możliwe,
i za pomocą symulacji i nagród i kar algorytm uczy się, w jaki sposób wykonywać zadanie tak, żeby na końcu otrzymywać to, co chcemy. Tym samym też generując dane, te, które mogą być później na wejściu i później mogą te dane być wykorzystane także w produkcji, czyli właśnie we wdrożeniu takim produkcyjnym do tego, żeby zasymulować działania różnych rzeczy. Jak widzimy, obszar technologii jest tutaj bardzo szeroki i to, na co warto zwrócić uwagę właśnie w tym pierwszym filarze, jest to, że właśnie nie chodzi o to, żebyśmy znali wszystkie technologie, jakie są dostępne, wszystkie algorytmy sztucznej inteligencji. Chodzi o to, żebyśmy najpierw zobaczyli, jaka jest potrzeba biznesowa, co potrzebujemy, z czym mamy wyzwania w naszych przedsiębiorstwach i dopiero później dobrać odpowiednią technologię do tego, żeby pomóc nam tą potrzebę biznesową po prostu zaspokoić. Jest to pierwszy filar w ogóle pod kątem tej sztucznej inteligencji. Drugim filarem są oczywiście dane, bo bez danych niewiele jesteśmy w stanie zrobić. I dane to nie tylko jest to, że tych danych nie ma, bo na przykład nie ma czujników albo są czujniki, ale dane nie są gromadzone. Brak danych to też jest to, że te czujniki są i dane są gromadzone, ale na przykład wartości pomiarowe są przekroczone na przykład dla danego czujnika, czyli czujnik jest w stanie zarejestrować mniejsze na przykład wychylenie danego parametru niż faktycznie ono jest. Braki danych to też na przykład chwilowe przerwy w działaniu, na przykład instalacji, czyli na przykład coś się rozłączyło, gdzieś dane nie dochodzą, tak? Nie są zapisywane w bazie danych, być może nie są prawidłowe, są obarczone pewnego rodzaju na przykład błędem, który trzeba skorygować z różnych powodów. Może być na przykład zmiana instalacji i nie jest rekonfigurowanie parametrów, to jest jeden z takich przykładów. Innym jeszcze przykładem może być to, że część danych może być gromadzona ręcznie. Jak jest gromadzona ręcznie, bardzo często mogą się pojawiać różnego rodzaju pomyłki, po prostu przy wprowadzaniu. Czasem jedno zero mniej, czasem dwa zera mniej. To też są braki w danych. I to, co jest najważniejsze, to jest właśnie to, żeby te dane zbierać, żeby też systematycznie na nie patrzeć, sprawdzać, czy są zgodne z tym aktualnym procesem, który jest w danym przedsiębiorstwie i też weryfikować właśnie to, czy są one po prostu kompletne. I w czasie trwania projektu to jest jeden w ogóle z pierwszych obszarów startu w ramach projektu, czyli przeanalizowanie, co faktycznie jest w danych. I dane warto zbierać, bo one dają olbrzymią wartość i pozwalają wyprodukować później właśnie algorytmy, na przykład sztucznej inteligencji, po to, żeby zoptymalizować różnego rodzaju rzeczy. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to jest to, że samo zbieranie informacji nie da ci pieniędzy. I to jest cytat właśnie pana Aleksandra Poniewieskiego, który właśnie bardzo jasno pokazuje to, że samo gromadzenie danych jest bardzo, bardzo ważne, ale bez w ogóle patrzenia na to, co jest w tych danych, bez logicznego wykorzystania tych danych, de facto to będą tylko zapisy binarne na dyskach, gdzieś tam na naszych serwerach. I to jest ten drugi filar, czyli dane. I trzeci filar, który jest kluczowy do tego, żeby można było taki projekt z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zrealizować, to jest dobór odpowiedniego zespołu. Bo okazuje się, że wdrożenie algorytmu sztucznej inteligencji w przemyśle jest do zrealizowania jedynie, jeżeli zespół będzie się składał z ekspertów z różnych dziedzin. Po pierwsze z technologii AI, czyli świata nauki, który zna algorytm od podszewki, zna najnowsze trendy, jest w stanie zamodelować w językach programowania całą naszą infrastrukturę i zasymulować jej działanie. Natomiast wyzwania, jakie się tam pojawiają, to jest na przykład to, w jaki sposób później wynik działania tych algorytmów wykorzystać w praktyce, czyli w jaki sposób na przykład wysterować jakieś urządzenie, w jaki sposób skomunikować się na przykład z jakimś sterownikiem, tak żeby zmienić na przykład częstotliwość jego pracy. Jest to dla ekspertów z dziedziny właśnie sztucznej inteligencji duże wyzwanie, bo często nie znają obiektów tak w pełni pod kątem właśnie tego wysterowania. Więc też jest potrzebny ekspert do spraw automatyki, który bardzo dokładnie zna, co się w danym obiekcie dzieje, co można, czego nie można, jakie są na przykład te takie rozwiązania technologiczne, jak i też świadomy inżynier procesu, który będzie w stanie wspomóc w wyborze tego właśnie przypadku tej potrzeby biznesowej i opowie też o tym, w jaki sposób można dokonać potencjalnie tej optymalizacji. Dopiero synergia tego jest w stanie zadziałać. I teraz właśnie opowiemy szerzej o tej
o tej synergii tych światów. Tak, no te doświadczenia, które mamy jakby zebrane w projektach, w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć, pokazały jasno to, że wejście w sztuczną inteligencję to już jest wejście w jakby działkę, gdzie są potrzebne bardzo specjalistyczna wiedza właśnie w tych trzech obszarach, o których mówił Bartek, czyli samo AI, tak? Sama wiedza o tym, jak te procesy od strony technologicznej działają i to, jak można wpływać na te procesy, jak integrować się z systemami automatyki. I jakby to wynika z tego, że właśnie trzeba mieć w każdym z tych obszarów bardzo głęboką wiedzę, bardzo specjalistyczną wiedzę, żeby powiedzieć z jednej strony, od tej technologicznej, właśnie jak ten proces przebiega, jakie są warunki brzegowe tego procesu, co w ogóle potencjalnie możemy optymalizować, tak? Bo może się okazać, że my sobie wymyślimy jakiś scenariusz biznesowy, ale po konfrontacji z osobami, które wiele lat w danej technologii siedzą, mówiąc kolokwialnie, no dowiemy się po prostu, że tutaj za bardzo pola manewru nie ma, bo nie możemy przekroczyć danych parametrów technologicznych i tyle. I to był nasz scenariusz biznesowy, więc to jest ten aspekt. No z drugiej strony potrzeba tej wiedzy bardzo, bardzo specjalistycznej od strony informatyki i to nie tylko pod kątem samych modeli, natomiast tak jak Bartek też mówił, pod kątem tego, jak je uruchamiać produkcyjnie, czym innym jest uruchomienie testowe modelu, gdzie sobie z wiersza poleceń go odpalimy jeden raz i nam coś wypluje, a czym innym jest uruchomienie takiego systemu produkcyjnie, który ma działać w systemie, na którym nieraz spoczywa odpowiedzialność za to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w mieście, tak? Bo jakby tu różne oczywiście mamy systemy takie automatyki. No i ten trzeci świat to jest oczywiście świat nauki, który jest w stanie dostarczyć na podstawie swojej wiedzy, znów bardzo specjalistycznej od strony algorytmów, takie modele, które będą w stanie scenariusz biznesowy, który sobie założymy, po prostu zrealizować. I połączenie tych trzech elementów, tych trzech światów we współpracy pozwala na wygenerowanie rozwiązania, które pozwoli rozwiązać dany scenariusz biznesowy. Natomiast właśnie z tym, z czym myśmy się zderzyli w tych projektach, to była no dość duża trudność w tym, jak połączyć te trzy elementy ze sobą, żeby z jednej strony mieć konkretny scenariusz biznesowy, mieć wypracowany model, który można uruchomić, no i gdzieś ten model trzeba uruchomić. I tutaj wyszliśmy z taką inicjatywą, z takim konceptem, ponieważ w bardzo dużej ilości miejsc, w których potencjalnie taka efektywność energetyczna może być poprawiana właśnie z wykorzystaniem modeli AI, no to dlaczego by nie wykorzystać istniejących systemów, które zarządzają produkcją, zarządzają tym, co się dzieje w takich miejscach, czyli no w tym przypadku mówimy tutaj o systemach, o oprogramowaniu Aweva, tak? Gdzie możemy zrobić wizualizację, możemy zrobić archiwizowanie danych, możemy zaprogramować logikę. No i tutaj właśnie z tego względu wyszliśmy z pewnym konceptem, a co by było, gdyby te modele, które zostaną wypracowane przez świat nauki, wciągnąć bezpośrednio do systemów oprogramowania, które już pracują w tych miejscach, gdzie chcemy robić tą optymalizację. Oczywiście z zachowaniem pełnego zabezpieczenia technologii, no bo oczywiście to bezpieczeństwo technologii jest zawsze na samej górze. I gdybyśmy w ten sposób mogli zadziałać, no to wtedy w bardzo prosty sposób mamy możliwość wdrożenia modeli, które są przygotowane przez osoby ze świata nauki, które niekoniecznie muszą mieć wiedzę o systemach przemysłowych, niekoniecznie muszą mieć bardzo specjalistyczną wiedzę od strony samych procesów, ale rozmawiając w takim trio, wspólnie można wypracować rozwiązanie, które zaadresuje konkretną potrzebę biznesową i zostanie wdrożone w ramach pracujących już w tych miejscach systemów. Dzięki czemu dużo prościej i dużo szybciej mamy możliwość rzeczywiście taki system uruchomić, utrzymywać, no i potencjalnie oczywiście rozwijać na kolejne obszary. Wspominając o tych modelach sztucznej inteligencji,
To jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, bo bardzo często spotykamy się z tym, że właśnie opowiadając o sztucznej inteligencji, pierwsze skojarzenie jest to, że żeby zrealizować taki projekt z sukcesem, to jest właśnie budowa tego modelu. Czasem pojawia się jeszcze w głowie, że trzeba go wytrenować, czyli mieć właśnie te dane i w dużym uproszczeniu przepuścić przez ten model, żeby wygenerować sensowny z tego algorytm. I mogłoby się wydawać, że już okej, okay, tak, mamy cały projekt zrobiony, algorytmy sztucznej inteligencji są już wdrożone. Tylko że prawda jest jednak taka, że to jest tylko i wyłącznie jeden z obszarów, który jest potrzebny w trakcie trwania takiego projektu. Pierwszym krokiem niezbędnym do tego, żeby w ogóle ruszyć z danym tematem w danym przedsiębiorstwie, jest wybranie obszaru optymalizacji, wybranie tej potrzeby biznesowej. Zobaczenie, który obszar faktycznie warto jest optymalizować i który da największą korzyść. To znaczy, że przykładowo, jeżeli mówimy o optymalizacji energii, to nie skupiajmy się na urządzeniach, które pobierają tej energii mało. Skupmy się na tych, które pobierają najwięcej. Zobaczmy, co możemy z nimi zrobić. Drugim przypadek jest, drugim takim, powiedzmy, etapem w wdrożeniu sztucznej inteligencji jest w ogóle etap zbierania danych. To znaczy, jak mamy już wybraną tą potrzebę biznesową, to, co powinniśmy zrobić, to zobaczyć, czy w ogóle mamy jakieś dane. Bo jak danych nie ma, to jeżeli dalej zależy nam na tej potrzebie biznesowej, na zrealizowaniu tej potrzeby biznesowej, no to na przykład może być wymagane dodanie czujników, uzupełnienie oczujnikowania, żeby zebrać te dane i móc na nich bazować, móc na nich właśnie wykonywać różnego rodzaju predykcje czy też sterowanie. Następnie, jak już te dane są, należy przejść przez etap przygotowania tych danych, czyli odfiltrowania tych, które są niepotrzebne i wzbogacenia tych, które są niezbędne do tego, żeby algorytm mógł z sukcesem później działać w takim wdrożeniu produkcyjnym. I dopiero później jest ten etap, gdzie algorytmy są tworzone, budowane i też wybierane spośród całego tutaj landscape'u technologicznego, ale to jeszcze nie wszystko, bo ten model trzeba jeszcze uruchomić, czyli nie dość, że on musi jakoś działać, czyli być tak na przykład zainstalowany, zamontowany na jakiejś maszynie, to dodatkowo jeszcze wynik działania tego algorytmu musi mieć wpływ na to, co robimy, czyli na przykład wysterowanie danego urządzenia, czy też komunikacja ze sterownikiem, żeby zmienił nastawy, zmienił wartości, czy też parametry pracy danych urządzeń. I to też jeszcze nie wszystko, bo przykładowo, jeżeli zmienia się sytuacja, a algorytmy bazują tylko i wyłącznie na danych, nie biorąc pod uwagę tego, co dzieje się też na przykład w oku tego algorytmu, to jest tu też potrzebna ta faza takiego monitorowania i dalszego rozwoju. To znaczy może być potrzebne czasem douczenie modelu, dodanie nowych danych, których mógł nie mieć wcześniej, a może już są. I dopiero przejście przez cały taki proces jest w stanie dać nam sprawnie działający algorytm właśnie w przemyśle. Tak, i to co tutaj jest kluczowe jeszcze jakby pod kątem tego procesu, który Bartek zaprezentował, to tam na każdym etapie, zwłaszcza na tych pierwszych, czyli wyboru scenariusza biznesowego i tej wstępnej analizie danych, to co mieliśmy w tym drugim wierszu, już tam bardzo często jest pole do poprawy, zanim w ogóle jeszcze wejdziemy w jakiekolwiek algorytmy. I to już na tym etapie, jeżeli zaczniemy patrzeć na te dane, zastanawiać się, co z nich wynika, mamy dużą szansę na wygenerowanie oszczędności i w zasadzie zwrotu z inwestycji, której jeszcze żeśmy na dobrą sprawę nie rozpoczęli. Dlatego to jest takie bardzo kluczowe i istotne jest to, że my jakby z naszej strony jesteśmy w stanie wesprzeć tutaj oczywiście na każdym z etapów, zwłaszcza na tych początkowych pod kątem wyboru takiego scenariusza biznesowego czy późniejszej analizie danych. No i tutaj też chcielibyśmy pokazać, tak zmierzając powolutku w stronę końca naszej prezentacji, dwa takie przykłady, jak to może wyglądać w praktyce. Pierwszy z nich dotyczy predykcji zużycia energii i to też swoją drogą ten temat się przewinął w komentarzu i też dziękuję bardzo za niego, bo widać, że tutaj może być zapotrzebowanie na tego typu algorytmy. To, co zrobiliśmy, to uruchomiliśmy predykcję zużycia energii elektrycznej na budynku, w którym w tej chwili siedzimy, gdzie dane zbieraliśmy od bodaj 2014 albo 2015 roku w naszym systemie BMS. No i żeby zweryfikować, jak to może działać, wdrożyliśmy system, który właśnie realizuje predykcję tego zużycia energii na kolejny dzień, bazując na tych informacjach, które mamy w systemie. No i oczywiście w naszym przypadku jakby wiele akcji nie jesteśmy w stanie podjąć, oprócz tego, że możemy dopasowywać moc umowną do potrzeb. O tyle w takich systemach już przemysłowych
no można takie coś wykorzystać chociażby pod kątem zaawansowanego strażnika mocy, czy pod kątem właśnie bardziej dynamicznego zarządzania tym, jak wygląda moc umowna, czy zakupy energii. Więc widać, że to są scenariusze, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane i rzeczywiście przynieść realny zwrot w zależności od tego, jaki ten scenariusz sobie założymy. No i ten model, który tutaj uruchomiliśmy, też wdrożyliśmy w ramach naszego systemu BMS, gdzie jesteśmy w stanie podglądać to, w jaki sposób on działa, w jaki sposób funkcjonuje. No i oczywiście ta architektura, którą tam mamy, jest w zasadzie analogiczna 1:1, jak taka, która może pracować gdziekolwiek indziej, w jakimkolwiek innym scenariuszu. Natomiast takim przykładem już z prawdziwego przemysłu, chyba nas na momencik wycięło, natomiast mam nadzieję, że jesteśmy z powrotem, także prosiłbym o informację na czacie, czy jesteśmy. Dobra, super, dziękuję bardzo. Tak więc takim przykładem z już prawdziwego przemysłu, którym tutaj chcieliśmy się podzielić, jest projekt, który został zrealizowany na oczyszczalni ścieków wodociągów miasta Krakowa, gdzie w ostatnim czasie został właśnie uruchomiony system optymalizacji pracy pompowni i też o tym temacie możecie Państwo posłuchać na Spotify'u, na naszym podcaście Biznes i Produkcja i zachęcam do zaglądnięcia tam. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to trochę w nawiązaniu do tych etapów, które mieliśmy przed momentem, tak, czyli w tej chwili został tam uruchomiony system rzeczywiście bazujący na algorytmach sztucznej inteligencji, natomiast nie byłoby tego, gdyby nie pierwszy etap, który został zrealizowany parę lat temu, który pozwolił na rzeczywiście zagregowanie dobrych danych w systemie pod kątem tego, żeby mieć bardzo precyzyjne informacje o tym, jak działają poszczególne obiekty, jak ta praca przebiega w czasie, jak jest zwizualizowana. I dzięki temu, że ten system został rozwinięty właśnie w tym pierwszym etapie o te elementy, o których mówiłem, mieliśmy na czym w tej chwili pracować. I to jest też, to są jakby takie właśnie dwa wnioski, czyli z jednej strony jest na czym działać, jeżeli te dane są gromadzone i one są dobre, a z drugiej strony już ten pierwszy etap wygenerował bardzo, bardzo duże oszczędności w działaniu całego obiektu, co było bardzo dobrym przygotowaniem poletka do tego, aby działać tutaj z kolejnym krokiem, czyli już z tym przysłowiowym montażem pompy ciepła w tym naszym docieplonym budynku. Posiadając już właśnie dane, drugim etapem było wdrożenie algorytmów sztucznej inteligencji. Wdrożenie miało za zadanie zoptymalizować pracę pompowni, jednej z pompowni, która jest dostępna w wodociągach miasta Kraków. Jakby ktoś się zastanawiał, jak w pompowni wygląda pompa, to wygląda właśnie tak jak na zdjęciu. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda nasz kolega z pracy, to też można go zobaczyć tutaj auto. W całej takiej sekcji, w której jest ta pompownia, znajdują się cztery pompy o mocy około 800 kW. Czyli to też pokazuje, jakie to jest rzędu wielkości są moce i jest w stanie przepompować 7000 metrów sześciennych na godzinę. W trakcie prac nad algorytmem zadanie algorytmu było takie. Do tej pory cztery pompy bazowały tylko i wyłącznie na poziomie czerpień, czyli był tam PID, który sterował tymi pompami, tymi nastawami, bazując tylko i wyłącznie na poziomie czerpień. Tutaj jest właśnie to też pokazane na wizualizacji. Zadanie polegało na tym, że jeżeli jest napływ do tej czerpni, to co chcemy zrobić, to jest to, żeby nie doprowadzić po pierwsze do suchobiegu, czyli nie może być ten poziom za niski, po drugie nie możemy przekroczyć tego pułapu górnego, no bo po prostu wszystko się wyleje. I dotychczasowy system bazował właśnie tylko i wyłącznie na tych widełkach i za pomocą sterowania PID był w stanie właśnie określić, jakie częstotliwości tych nastaw pomp powinny być aktualnie uruchomione, żeby przepompować tą ciecz i utrzymać ten poziom w czerpni.
Natomiast to, czego nie uwzględniał ten algorytm, to było właśnie efektywność energetyczna. Tego nie było. I w trakcie tego drugiego etapu zadanie polegało na tym, żeby właśnie nie tylko z informacji, jaki jest aktualny poziom czerpni, ale też na przykład z informacji tego, jaki będzie ten taki przewidywany napływ, czyli na przykład z prognozy pogody i kilku innych elementów, żeby można było przewidzieć, jak wysterować tymi pompami, żeby one działały w tych widełkach efektywnościowych, czyli żeby jak najbardziej skutecznie wypompowywały daną ciecz, bo wiemy, że urządzenia to jest trochę taka analogia jak z samochodem. Nie zawsze jest tak, że jak rozpędzamy samochód na obrotomierzu przykładowo od 0 do 2000, nie zawsze jest taki sam ciąg tego silnika, jak damy na przykład 5000 obrotów. Tak samo jest z urządzeniami, czyli właśnie nie zawsze jest tak, że jak urządzenie będzie pracowało z pełną mocą, czyli tyle, ile jest to możliwe, nie będzie pracowało efektywnie, czyli nie będzie efektywnie wypompowywało w tym wypadku tej cieczy. No i okazało się, że faktycznie tak jest, czyli algorytm sztucznej inteligencji był w stanie tak nastawić właśnie te cztery urządzenia, te cztery pompy, żeby nie dość, że ten poziom w czerpni był utrzymywany, to jeszcze, żeby te pompy pracowały właśnie efektywnie energetycznie. I wnioski były bardzo, bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że po właśnie po wdrożeniu takiego algorytmu nagle się okazało, że faktycznie są oszczędności. I to na poziomie 13,5 tysiąca kWh w miesiąc. Na początku projektu szacunki były takie, że jest 1 złotówka za 1 kWh. Jak wrócimy sobie do tego slajdu, który mieliśmy na początku, który Mateusz mówił, już wiemy, że tak nie jest. Już wiemy, że ta wartość rośnie. Natomiast już na takiej wartości rocznie oszczędności takie sterowanie pompami wygenerowało na poziomie 162 tysięcy złotych. I ta wartość ciągle rośnie i jest to związane właśnie ze wzrostem stawek energii. Jest to możliwe właśnie z kilku powodów, czyli po pierwsze odpowiedni zespół, doświadczeni eksperci i zarówno tutaj pod kątem automatyki, jak i pod kątem też tej wodociągów miasta Kraków, jak i też właśnie automatyki. Dodatkowo dane i uzupełnienia tych danych, których brakowało, czyli oczujnikowanie tego, czego jeszcze nie było. No i na końcu realizacja algorytmu i wdrożenie jej właśnie w infrastrukturę przemysłową. I ten przykład jest bardzo ciekawy, bo pokazuje też to, że te oszczędności można wygenerować bez wdrażania i zmiany tych urządzeń, które w tym wypadku obsługiwały tą pompownię, czyli po prostu pomp. Można było to zrobić praktycznie wyłącznie na samym sterowaniu. I to jest coś niesamowitego. A to, co jest jeszcze ciekawsze, to jest to, że to była pompownia drugiego stopnia, i to było tylko 8% zużycia energii w wodociągach miasta Kraków, gdzie na powietrzacze to jest 55%. I to też pokazuje, że pod kątem tych potrzeb biznesowych warto skupiać się na tych elementach, gdzie faktycznie to zużycie energii jest największe i na tych obszarach, gdzie algorytm może być powtarzalny, powielalny, skalowalny, można byłoby powiedzieć. To znaczy, jeżeli na przykład na jednej pompowni algorytm jest zrealizowany, to czy można go przenieść na kolejną? I o takich elementach warto pamiętać w trakcie trwania projektu, bo one później są w stanie przynosić realne oszczędności w tym wypadku energii. Takie realne oszczędności. I to tyle. Także tak reasumując, jeżeli mamy jakiś pomysł, jeżeli macie jakiś pomysł, gdzie można by było wykorzystać takie zaawansowane algorytmy, zachęcamy do tego, żeby zacząć faktycznie od tego scenariusza biznesowego, który może zostać zrealizowany i później w dalszym kroku zastanowienie się nad tym właśnie, co ma wpływ na ten scenariusz biznesowy, jeżeli mówimy o jakimś wycinku produkcji, co ma wpływ na to, jak efektywna jest praca danych urządzeń, na co my mamy wpływ pod kątem sterowania tą efektywnością, bo może się okazać, że pola manewru za bardzo nie mamy. Jakie czynniki zewnętrzne potencjalnie mogą wpływać i czy mamy dane, które opisują nam ten proces, bo dzięki temu jesteśmy w stanie przeanalizować rzeczywiście to, co się dzieje i spróbować oszacować na bazie danych, a nie na bazie domysłów,
rzeczywiście jaki jest potencjał w tym, żeby takie oszczędności wygenerować. I tutaj zarówno na tym etapie generowania tych potencjalnych scenariuszy biznesowych jesteśmy w stanie wesprzeć, jeżeli byście Państwo byli zainteresowani. Pod kątem analizy danych również, to i tutaj zachęcamy jak najbardziej do kontaktu. Natomiast kluczem jest tutaj, żeby działać właśnie w zespole interdyscyplinarnym, w którym będą zarówno osoby właśnie odpowiedzialne za te procesy, które najlepiej na świecie te procesy konkretne znają, bo będą w stanie powiedzieć o nich wszystko. Ważne, żeby były w tych rozważaniach osoby, które znają się na automatyce, które wiedzą co wysterować, gdzie jak przesterować, żeby mieć wpływ na te procesy. No i ostatecznie właśnie osoby, które wprost potrafią działać z algorytmami, potrafią i są w stanie zamodelować pewne rzeczy tak, żeby wykorzystać te dane, które już mamy. I to jest bardzo dobry pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście zacząć działać pod kątem optymalizacji tej efektywności energetycznej, no bo widać, że to jest temat palący. A po drodze dzięki tym analizom właśnie jest duża szansa, że wyjdą rzeczy, co do których nie mieliśmy świadomości, nie zdawaliśmy sobie z nich sprawy, a będą w stanie już na tym wczesnym etapie pomóc w tym, żeby obniżyć zużycie energii. Także jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to przełączymy się w tym momencie na tryb Q&A. Zachęcam do zadawania. Jeżeli nie, no mamy 4 minutki, myślę, że coś tutaj się jeszcze da podziałać. Jeśli oczywiście mielibyście Państwo jakieś pytanie, które się przypomni później, no to tutaj jeszcze może na momencie zaprezentuję pulpit z naszymi adresami mailowymi. Także jeżeli pytań nie ma, to z naszej strony dziękujemy bardzo za uwagę. Bardzo się cieszymy, że mieliśmy szansę tutaj. O, mam jakieś pytanie. Tak, tutaj zaprezentujemy jeszcze pytanie, bo się nam pojawiło. Także momencik. Tak, tutaj mamy pytanie, czy oprogramowanie Aweva ma jakieś szablony, które są wsparciem dla sztucznej inteligencji. Właśnie to, o czym tutaj mówiliśmy pod kątem AI Boxa, tak, czyli tego modułu pod kątem wciągania danych do oprogramowania platforma systemowa. Mamy właśnie taką możliwość do tego, żeby wciągnąć do obiektów aplikacyjnych modele sztucznej inteligencji po to, żeby właśnie uruchomić je wprost w oprogramowaniu Aweva, tak? Nie bez potrzeby jakby stawiania dodatkowych serwerów zewnętrznych, jakiejś komunikacji po jakichś protokołach, tylko uruchamiania wprost w środowisku, które znamy i w którym pracujemy. Masz więcej pytań? No chyba, że jeszcze tutaj nam jeszcze czekamy, bo widać, że ktoś. Tak, jest. Dobra, chyba nie ma już więcej pytań, dlatego serdecznie dziękujemy za uwagę dzisiaj. Nagranie z tego naszego dzisiejszego spotkania trafi do Państwa mailowo po zakończeniu. Także dziękujemy za uwagę, zachęcamy do kontaktu i do usłyszenia. Do usłyszenia.